Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj Arabia Saudyjska to ostatnimi czasy popularny kierunek, który obierają zawodnicy znajdujący się u schyłku swojej piłkarskiej kariery. Jak arabscy szejkowie chcieli ściągnąć do swojego kraju Roberta Lewandowskiego. O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Piotrze Zielińskim, który podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości, Kylianie Mbappé, który niemal na 100% niebawem zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt oraz o Krzysztofie Piątku, który może wrócić do Genui. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego i spodoba Wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Hakim Ziyech. To tylko kilka nazwisk z absolutnego topu, które już zasiliły szeregi saudyjskich klubów. Plany szejków sięgają jednak znacznie dalej. Z roku na rok futbol w Arabii Saudyjskiej coraz bardziej się rozwija. Nie dziwi zatem, że szejkowie chcą sięgnąć po kolejne gwiazdy. Nie udało się z Leo Messim, to próbowano m.in. także z Robertem Lewandowskim. Takie informacje podał Tomasz Włodarczyk. Zgodnie z tymi doniesieniami Saudyjczycy chcieli pozyskać napastnika Barcelony i w tym celu sondowali sytuację piłkarza, mogąc złożyć mu astronomiczną propozycję opiewającą na 100 milionów euro rocznie. Lewandowski nie podjął jednak nawet rozmów w tej sprawie, nie doszło do żadnych negocjacji i jest całkowicie skupiony na dalszym reprezentowaniu Blaugrany. Fabrizio Romano, zapytany przez Włodarczyka o te doniesienia, potwierdził zainteresowanie Lewandowskim ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, dodając, że Polak jest całkowicie skupiony na Barcelonie. Nie chciał jednak wypowiadać się na temat ewentualnej kwoty, jaką napastnik mógłby zarobić. Co ciekawe, podczas konferencji reprezentacji Polski Lewandowski został zapytany o kwestię ewentualnych zakusów klubów z Arabii Saudyjskiej. Posłuchajcie, co na ten temat odpowiedział sam zawodnik. Jedno będę miał do ciebie pytanie, bo widzimy, co się dzieje w świecie arabskiego futbolu. Saudyjczycy płacą wielkie pieniądze, Karim Benzema podpisał kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się informacja, że też twoje nazwisko budzi ich emocje, co pewnie nie powinno dziwić. Natomiast powiedz proszę, czy jakikolwiek temat w ogóle kiedykolwiek się pojawił, jakie jest twoje nastawienie do tego, jak to widzisz, jak to komentujesz, jakbyś zareagował, gdyby się taka propozycja bajońska za setta milionów pojawiła? Nie, jakby nie było takiego tematu, o tym jakby nie myślę, bo dlaczego miałbym myśleć, jak nie ma tematu. Tym bardziej, że jakby no, mój kontrakt jeszcze trochę trwa, więc jakby patrzę, znaczy słyszę, co się dzieje, ale mnie to nie dotyczy, więc jakby na razie mam priorytety w innym kierunku nastawione. Jak sami mogliście usłyszeć, Lewandowski na ten moment nie bierze pod uwagę przenosin do Arabii Saudyjskiej. Znacznie bardziej prawdopodobnym kierunkiem, do którego na koniec swojej piłkarskiej kariery Lewy zdecyduje się udać, są Stany Zjednoczone. Zatem niewykluczone, iż jeszcze kiedyś zobaczymy duet Leo Messiego z Robertem Lewandowskim. A wy co sądzicie o szejkach, którzy sprowadzają do Arabii Saudyjskiej popularnych zawodników, oferując im ogromne pieniądze? Czy waszym zdaniem w ten sposób jest niszczony futbol? Dajcie znać w komentarzach. Przyszłość Piotra Zielińskiego przez długi okres czasu była pod znakiem zapytania. Miesiąc temu Piotr Zieliński otrzymał nową propozycję kontraktu od działaczy Napoli, ale w grę wchodził również transfer do Lazio. Zwolennikiem tego ruchu był aktualny szkoleniowiec Rzymian Maurizio Sarri, który w przeszłości trenował pomocnika reprezentacji Polski. Jak dowiedzieli się dziennikarze Corriere dello Sport, do tego transferu ostatecznie nie dojdzie. Zielu wiąże swoją przyszłość z klubem i przedłuży umowę, która wygasa w czerwcu 2024 roku.
Według medialnych doniesień 29-letni Polak świetnie czuje się w drużynie aktualnego mistrza Włoch. Zakochał się w Neapolu i kibicach. Ponadto planuje również kupić dom w Neapolu. Na razie trwają jeszcze negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Zielińskiego z Napoli. Obecnie piłkarz zarabia około 3,5 miliona euro rocznie. Nowa umowa zakłada obniżenie pensji i ma obowiązywać do czerwca 2026 roku. A waszym zdaniem Piotr Zieliński powinien zostać w Napoli? Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Saga transferowa związana z Kylianem Mbappé ponownie rozgorzała, gdy tamtejsze media poinformowały o odrzuceniu przez piłkarza oferty przedłużenia kontraktu. Jego obecna umowa z Paris Saint-Germain obowiązuje do czerwca 2024 roku. Władze klubu miały świadomość, że jest to ostatni moment, by zarobić na odejściu 24-latka. Naturalnie powrócił temat przejścia do Realu Madryt, zwłaszcza że z klubu odszedł podstawowy napastnik Karim Benzema. Zdecydował się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Carlo Ancelotti stanowczo poinformował Florentino Pereza o konieczności sprowadzenia wartościowego następcy. Szeregi królewskich zasilił Joselu, ale nie jest to zawodnik na poziomie, którego oczekuje włoski szkoleniowiec. Mówiło się zatem o transferze Harry'ego Kane'a, ale wszystko zmieniło się o 180 stopni, gdy w Paryżu zdecydowano się na sprzedaż Mbappé. Klub ze stolicy Hiszpanii już rok temu był bardzo bliski zakontraktowania go. W ostatniej chwili skusili go jednak katarscy szejkowie na czele z Nasserem Al-Khelaifim. Z tego względu w Madrycie panuje umiarkowany optymizm. Według dziennikarzy Marki negocjacje układają się bardzo dobrze. Jak poinformował Ramon Alvarez, wszystko powinno zostać dopięte na ostatni guzik przed 10 lipca. To właśnie wtedy piłkarze rozpoczną przygotowania do nowego sezonu. Matka Mbappé została poinformowana przez Real, że na jej syna czeka ta sama oferta co rok temu. Na jej mocy Francuz będzie zarabiał 25 milionów euro rocznie. Do tego może liczyć na gigantyczną premię za podpis. Według hiszpańskich źródeł łączna kwota, jaką zapłaci za niego Real, oscyluje w okolicach 250 milionów euro. Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że Krzysztof Piątek będzie napastnikiem klasy światowej. W momencie transferu do AC Milanu mieliśmy ogromne nadzieje na to, że Polak będzie występował w tak mocnym klubie przez wiele lat. Jego historia potoczyła się jednak inaczej i teraz musi szukać odbudowy formy. Nie jest tajemnicą, że sam piłkarz nie czuł się zbyt dobrze w Berlinie, a i sama Hertha chciałaby się z nim pożegnać. Szczególnie chce tego teraz, bo w sezonie 2022-2023 pożegnała się z Bundesligą, spadając do drugiej ligi. To też może otworzyć Piątkowi drogę do łatwiejszego odejścia. Berlińczycy nie mogą już oczekiwać za niego zbyt dużych pieniędzy i chce to wykorzystać Genoa. Z informacji podanych przez dziennik La Gazzetta dello Sport wynika, że dopinane są szczegóły jego powrotu do tego klubu, a sam zawodnik ma być bardzo optymistycznie nastawiony na taki ruch. 27-latek miał się zgodzić na obniżenie swojej pensji, aby ponownie móc występować w klubie z Genui. Rossoblu mają go postrzegać jako idealne wzmocnienie, bo szukają piłkarzy, którzy mogą pomóc w walce o utrzymanie w Serie A, a jednocześnie nie mają wygórowanych wymagań finansowych. Piątek wpisuje się w te kryteria i nie jest wykluczone, że już niedługo ponownie zobaczymy go w barwach tego klubu. Genua do kolejnego sezonu Serie A przystąpi w roli Beniaminka, a wraca do elity po zaledwie roku przerwy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!